I bój! No. I chwila to była również odpoczynku dla sędziów. Ale już zapraszam na boisko. Kolejne spotkanie, tym razem z grupy C. Cienkie Wolki w Olsztyn i Litospedycja Rypin. Maro Cienki Wolki. Nie, ja patrzę tylko dwa razy. Naprawdę. Ale dobre. Cienkie Wolki. Cienkie Wolki. A czy to jest wypadka? Z Rypina. O Boże. Nie wiem, gdzie to jest, ale... Ale z Rypina. To nie istotne. Naprawdę. Halo, minęła północ, uśmiechnięta, wszystkiego najlepszego dla wszystkich pani. Dzięki. Halo! Patrz, jak jestem bogaty, z 10 telefonów, kilka portali. Serio? Dam ci skórę. Nie potrzebuję handlu. Elbląg, Olimpia. Kto jest gospodarzem, a kto gościem? Tutaj gościem my jesteśmy. Przed ogromną szansą na zdobycie pierwszej klamki stanęła drużyna Cienkich Wolków z Olsztyna, gdyż gra w czarnych strojach, natomiast w zielonym. O, druga szansa z drugiej strony była teraz dla właśnie Litospedycji Rypin. Ten to w ogóle jakoś dziwnie ugra. Kto? Ten gruby mały. Freestyle jest sobie nie. Chyba ją. Na razie Cienkie Wolki mają jeden remis na koncie i jedną porażkę. A Mito też ma remis, ale jest zwycięstwo. O nie wie. Panie doktorze. Siema. Marcin, Radzio, Marcin. Cześć, Marcin. Radzio. Tak łączy was Olsztyn, nie? O, a ja właśnie chciałem powiedzieć, że wołają Cienkie Wolki Olsztyn, mówię, wołają mnie czy co? Chciałem wychodzić. Kto wie, czy ten, czy nie spotkaliście gdzieś na uczelni? Ja tu siedzę tylko w moim smutnym budynku i się nie ruszam. I w browarze. Tak. Marcin robi doktorat na biotechnologii i pędzi piwo w piwnicy. Piwo się waży. O jest, będzie się bimber. 400 litrów, które tam montują tą linię, więc jest super. Uczelnia z browarem, nie? Będzie płakał, chyba. Przyjemne spotkanie. Miałeś mi zrobić piwo truskawkowe, świnia. Robię jagodowe teraz. Dostałem, no to noszę. No. Gdyby nie było. Ci kupię chyba, wiesz, to miły moci kupię. O, może być. Może być. O, jest. No, też mam. Ty, jakie robisz teraz? Cienkie Wolki w Artartu, poczuwali Czajdy, a konkretnie z numerem 7, Patryk Opański. O, na za tydzień mogę wziąć na spróbowanie. Na za tydzień możesz wziąć, ale jutro bierzesz tę apsztyfikantkę, co tam nie mówiłeś. Ona jest w Olsztynie. Ty, bo jutro robimy koncert. No wiem, właśnie tak pomyślałem, że spadnę, mówię. O której? O 16.30? No, 16, ale to się musisz bardzo wkupić, bo tam, wiesz. Tak, Paweł? Co jest? No to się wkupię, piwo przynoszę. Tam jest wszystko zajęte. Ale ty to postuję chociaż. Na chwilę wpadnę. No zobaczmy. Ale za tydzień jesteś. Za tydzień jestem, no. To dobrze. Jestem.
Bardzo sympatycznie. Ja bym tego jagodowego piwa zamówił. Dobra. Za wszelką cenę. Ale ono jest ciemne. No to jest nim, ale jest dobrze. No jeszcze nie wiem, bo to jest eksperyment. No, tak, tak. Na 14 litrów 2 kilo jagód. Ale w domu robisz? Tak, no. I właśnie jak robię takie testowe, ale nie wiem co z tego będzie, no to robię małe ilości, bo tak to po 30. Ciekawe, czy zastanawiam. A na uczelni? No to stało. nie ma co się bawić. Od razu na maksa. No a teraz jeszcze jak nowa linia, to już w ogóle. Ale nie masz co robić w ogóle, tylko tutaj ten, bo ty Boże. No ale tu cienkie bolki dzisiaj u mnie śpią. To są ziomeczki wszystko małe. No masz banana, to jest w dupie. Wyzostaw. Okej. Może być ciężko. No dobrze. Nie, Michał opuścił z mieszkania, z radą zostałem tylko. Serio? A to znaczy co? Mało się rozstali czy co? Nie, to chyba na zaoczną przyszedł, więc potem sobie w weekendy przyjeżdża, a potem w grudni to czyli Adla siedzi z tobą? No. A my tu siedzimy. Tak. Nie. Tak. Dawaj mi! No dobra, wykminił sobie. Trzymakoś! A ja powiem ci, że ostatnio byłem dużo razy w Olsztynie. No, i nic nie robię. Uro. I jestem przed polem, zobacz. Sylwestra i bez kalki dla Łukasza. Piękne miasto. No, oczywiście, że piękne. A dziś byłem tam na obiad, już nie było. Nie? No. Rodzinne obiady. Przyjechali. Ale muszę raz przyjechać, wiesz co, i odkolędować jeszcze parę ludzi, tak jak tutaj z rodzickich, między innymi ciebie. No. A jak w tygodniu, to na uczelni, ale pewnie się... Ty, ale w tygodniu na uczelni, to ja mam przecież jeszcze moją kuzynkę jedną. O. Marta Czarnowska. Okay. Długo się nie boi, nie? Zawsze. Były rektor, nazywał się, czekaj, ja... Jaroszewski. Nie, chyba dawno. Stefan... Stefan, poczekaj, że się powiem. Cholera wie. Wiem, że teraz 7 kwietnia się zmienia. Co? No. A u was też jest kadencja 4 lata? Ej, cienkie bolki mają gole. Tak. Nie, nazwa piękna. No cienki, no ja. Czekaj, musi mi się przypomnieć, jak się Stefan nazywa. Nie kuźwa. Stefan i jego brat Michał na Politechnice Gdańskiej, też prorektor. No o tym samym. W każdym razie, wiesz co, na technologii żywienia mam obydwie te kuzynki. To mój powiedział teraz. Marta Czarnowska, ale teraz z męża właśnie się tak nazywa jak dawny rektor. Nic nie mówi i... Ale że one tam budzą? Tak. To jest doktórki już. Chociaż ze słyszeniem. Na pewno. Żywieni są. Czekaj, jak się Marta nazywa? Kończę, no! Zaraz znajdę. Nie pamiętam, jak się moje kuzynki z mężów nazywają, nigdy. I druga też świetnie orły do tego. Ale idzie. Druga brama za cienki konkurs. Aż się druga zająca z numerem 69, dziękuję. Mateusz Dymarczyk. Tak zwany zajc. Mateusz Wasołowski, o! Ty, ona cały czas Marta Czarnowska. I Patryk Czubak jeszcze. To mnie nie... Tylko ten zespół, który skończył już prezydencki, ale pozostałe także zapraszam na zupkę. Już jest przygotowana, można się częstować. Jest blanka dla Rekina na 2-1, numer 6. Z Litowskiej zdobywania pomogła Krystian z Litowskiej. Pokażę, co tam robię. Bardzo bym chciał. A jak to jest upaty? A do końca spotkania jeszcze się nie powinien. Zaraz znajdę. Czekaj końca i nie gadaj, że przy tym. Dobra, idzie. Zajci. A druga, czekaj, Dominika. Ale jak Dominika może się teraz nazywać? Też kiedyś Czarnowską była.
No dobrze, no nie dowiesz się. Nie dowiesz się, ale znacie się na pewno. Jona Bani. Nie wiem, co ona tam robi, generalnie jakieś tam ażarcie wszystko. Lubię. Lubię żarcie, lubię tutaj. I co jeszcze? I co, i spadam. O, kiedy się wiesz w celu. Teraz potrzebuję te przebicie. A potrzebuję, że pozorytują tutaj filmy, żeby wszystko odgrało. I ty mu pomagasz? Nie, spadam mu zdjęcie chyba. Czyli kto to jest? Mój pozorytują? Tam tutaj pracuję, bo co robić? Ja się znam. Znam tylko szybciej. No właśnie w mówię, no nikogo już tutaj nie znam. Ale patrzę, są jakieś tutaj paseczki białe. A ja? Wiesz co, nie możesz tutaj nikogo znać, bo nie ma no to powinien. Poproszę uprawnego zawodnika do stolika. Maro trzeci mecz, trzeci raz schodzi. Jeszcze nie wstawiamy, pan jest Zbyszku. Maro! Marunia nasza. A to wszystkie pietruchy siedzą. Jo, ja byłem w tym. No fajnie. Już w poniedziałek to już chcę zajmować. A czemu nie miałeś kogo? No kogo ja już tam znam. No twoją wychowawczynię jedną i drugą. No znam. No nie wydaje. No to cały czas. Adasia? Adaś tak. I Ilon. No Ilon, no. Nikt nie. A co, a reszta? No reszta co, no same nowe jakieś. To jest kim jest na mnie. Nie ma go już? Jeszcze, żeby... O, to nie wiedziałem. Dobrze się. Kto jeszcze? Fiza? No Edzia. No to jest. No ale my nie pomaliśmy do siebie jakąś wielką chęcią, jak tam byłem w liceum, ale już później spokój. Już jesteśmy rzędami. Nie, nadal nie pałam chęcią. Języki? Albo? Obo, no to nie warto. Nie. A tak na 3 minuty byś mógł iść, tak? O, na 3 minuty? Na jak? Na 3 minuty. No, no, spadnę ten... No co, Dana? No ta... Viola. No to miałem to na chwilę, ale to ten... To trochę jest to... No to... Patrz jak Pietruka tańczy. Nie, wyszedł z Aliny. Czyli trochę miał stać na bramce jako najgrubszy. O Boże, jadę pić dalej. A ty jesteś pijany? Nie. Po dwóch drinkach. Ale nie prowadziłem, spokojnie. A, bo już no nie, no. Zastanawiam się piotki, tak? Ja. To biorą ci immunity profesora i co? Ty, ja na to piwo się teraz zgłaszyłem. 40 sekund pozostało do tego spotkania. Nadal prowadzą cięte wolki. Reklamę w szkole, ale upewnione kupię. Ale tu się nie będę w szkole tego reklamować. Trzeba. A mi to... Ja ci rozreklamuję w radzie, tutaj w tej telewizji. O! Nie ma. 20 sekund. Cześć, kurde.